Panie Ewo, jaka jest Pani rola, jeśli chodzi o Rajd Polski Kobiet? Spotkał mnie ten zaszczyt, że Pani Krystyna, która jest Bakiel, która jest organizatorką tego rajdu, zwróciła się do mnie z pytaniem, czy nie zostałabym jedną z twarzy rajdu. Oczywiście jest to bardzo duży zaszczyt i nie miałam się nad czym zastanawiać, zwłaszcza, że brałam udział w poprzednich rajdach, w pierwszej edycji, gdzie były dwa rajdy. Może nie w całości wzięłam udział, bo na tyle mi sprawy zawodowe nie pozwalały, natomiast wzięłam udział. Jakby jest też i słuszna idea, bo to powtarzałam już i przy pierwszej części, że tak jak takie połączenie samochodu i zdrowia kobiet, to dla mnie było takie, że żeby jeździć samochodem po polskich drogach, trzeba mieć na to pozwolenie, czyli zrobić badanie techniczne, bo bez tego nie możemy się poruszać. To dlaczego kobiety nie robią swojego badania technicznego, żeby chodzić i uczestniczyć w życiu? Ale też w tym rajdzie jest rola mężczyzn, prawda? No tak, no mężczyźni są to nasi najbliżsi, często rodziny, którym później wiele kłopotu sprawiają nasze choroby, gdzie zrzucamy na ich barki często coś, co powinno od nas zależeć, bo jeżeli możemy mieć wpływ przynajmniej na wykrywanie nowotworów, dlaczego tego nie zrobić, tylko później obarczamy właśnie najbliższych naszą chorobą. Na czym polega idea tego rajdu? Idea tego rajdu polega przede wszystkim na tym, żeby pokazać, że kobiety są silne, że tak jak da się wytrzymać cały rajd i wytrzymać różne napięcia na tym rajdzie, bo każda z nas jest jakimś tam kierowcą, nie zawsze dobrym, ale wymaga to od nas tego skupienia i zakończenia tego rajdu. I tak samo jest, myślę, z całym naszym życiem, bo gdzieś tam wszystkich nas czeka ta meta, a po drodze trzeba po prostu w dobrej kondycji być. Kto w tym rajdzie weźmie udział? Ja myślę, że to można zobaczyć na stronie. Z osób tak zwanych popularnych, to co pani Krysia wspomniała dzisiaj, wiem, że pani Ania Popek, natomiast nie wiem, nie są jeszcze zamknięte listy do końca, wiem, że jest 28 załóg zgłoszonych już.